Zobacz makietę Lisiej Sztolni. 225 lat temu nastąpiło otwarcie Lisiej Sztolni. Z tej okazji w starej kopalni zaprezentowano makietę, która pokazuje, jak wyglądał przekrój jednego z najcenniejszych dla Wałbrzycha zabytków. W XVIII wieku, jak pamiętamy, po wojnach śląskich właścicielem tych ziem zostały państwo pruskie. Ono wydało nowe prawo górnicze. Utworzyło też we Wrocławiu Wyższy Urząd Górniczy. Dyrektorem został pan Fryderyk Reder. Warto wspomnieć to nazwisko, dlatego że to on był tym inżynierem, który podróżował po Europie. Bardzo mu się spodobały rozwiązania stosowane w Anglii. Tam stosowano właśnie transport wodny, właśnie sztolniowy do wydobycia węgla. Zauważył wielkie podobieństwo, jeżeli chodzi o kształtowanie powierzchni terenu, właśnie do tych warunków angielskich i wpadł na pomysł, że coś takiego należy zorganizować właśnie do Wałbrzychu. Makietę zaprojektował i wykonał wałbrzyski artysta Tomasz Maroński. Tworzono ją około 3 miesięcy, a teraz można ją oglądać w sali lampowej nad salą łańcuszkową. W jednym z miejsc można znaleźć nawet lisa, którego umieścił tam autor. Fenomen sztolni polegał na tym, że do 1854 roku transportowano w niej urobek łodziami.